Jezus powiedział do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Wiem, że to było trudne dla tłumaczy biblijnych przetłumaczyć tak, jak należy. Tu jest napisane: oto szatan zażądał, żeby przesiać was. A dalej jest napisane: ja zaś stawiałem się rozwiązując. To tłumaczy, najprostszą rzeczą było wprowadzić szatana w jakieś enigmatyczne miejsce, gdzie może prosić o coś w ogóle Boga. A z drugiej strony postawić Jezusa, który jako przeciwwaga też prosi Boga, żeby szatanowi się nie udało. Mamy bardzo zabawną sytuację. Sytuację, gdzie Jezus jest stawiany w miejscu zwykłego, przeciętnego grzesznika, w zasadzie zrównanego z diabłem. Ale prawda o tych wersetach jest taka, że szatan zażądał. Czemu szatan zażądał? Czemu mógł zażądać? Co to znaczy w ogóle, że on zażądał? Jak wiecie, wszystko się opiera na prawie. Prawo. Nawet łaska jest prawem. Żyjemy w prawie łaski. Wszystkim rządzą prawa. I nic nie dzieje się bez praw. Ziemia ma swoje prawa i niebo ma swoje prawa. I szatan wie, jakie są jego prawa. Niektórzy myślą, że szatan nie ma żadnych praw. To jest nieprawda. On posiada prawo. Na przykład posiada prawo zniszczenia człowieka, jeżeli człowiek mu na to pozwoli. Posiada prawo wejścia do życia człowieka, kiedy człowiek mu otworzy drzwi. Oglądaliście opowieści z Narni, kiedy czarownica bez żadnego zażenowania wjeżdża do obozu Bożego. Wskazuje palcem na człowieka, który ma na swoim koncie zaparcie się i mówi: mam do niego prawo. Diabeł ma prawo do ludzi, którzy wychodzą poza obręb prawideł Bożych. Dlatego tu jest napisane: zażądał. On mógł żądać tego. On widział zachowania apostołów i on widział, że oni w większości przypadków chodzą swoimi drogami, mimo że tak naprawdę ich serca są nakierowywane na Jezusa, ale błądzą. Wiedział też, jakim człowiekiem jest Piotr. Że jest to człowiek chwiejny. Człowiek, który przez całe swoje życie prezentował chwiejność. Samo imię Szymon oznacza człowieka chwiejnego. Człowieka, który jest jak chorągiew na wietrze. Dlatego Jezus zmienia mu imię. Mówi: ty nie będziesz Szymon. Nie będziesz chwiejny. Będziesz jak skała. Jak odłam skalny. Będziesz Petrus. A następny werset pokazuje, co robi Jezus. Te słowo, które tutaj znowu jest użyte jako prosił, oznacza: modlił się na zasadach wstawienniczych, rozwiązując. Czyli diabeł wiązał, a Jezus rozwiązywał. Diabeł wiąże, a Jezus rozwiązuje. Powiem więcej. On
delegował na ciebie swoją władzę rozwiązywania. On kiedy do nich potem mówi, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie. I cokolwiek rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. To on w tym momencie deleguje na nich to, co sam robi przez cały czas. Diabeł chce wykoleić jego służbę. Ale on rozumie, czym jest wstawiennictwo. On rozumie, w jaki sposób zapętlenia diabelskie można rozwiązać. Dzisiaj ty, jako odrodzony z Bożego Ducha człowiek, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujący, posiadasz taką samą władzę i możliwości, jak Jezus Chrystus, aby rozwiązywać każde zapętlenie diabelskie. Cokolwiek w twoim życiu dzisiaj się dzieje i jest to zapętlone, jest to trudne, jest to zawikłane, coś, co nie daje ci pełnego zrozumienia, tak? To ty musisz tam wejść z władzą, którą posiadasz. Ty nie możesz biernie oczekiwać, rozumiesz, że coś się zmieni. Ty musisz dzisiaj wziąć autorytet i rozwiązać każdy diabelski supeł, bo diabeł zawsze będzie związywał. On zawsze będzie chodził i będzie chciał ci związać życie. On będzie chciał ci pokrzyżować plany. Dlaczego? Dlatego, że im dłużej Kościół będzie pasywny, tym dłużej diabeł będzie mógł żyć na ziemi. To proste. Jemu chodzi o przetrwanie. Rozumiesz, co to znaczy? Ty nie musisz walczyć o przetrwanie, a on musi. Ty nie musisz walczyć o przetrwanie, a on musi. Dlatego on robi to z potężną determinacją. I teraz ty musisz stanąć na wysokości zadania. Jesteś człowiekiem, który może tak jak Jezus rozwiązywać każde zapętlenie diabelskie. Kiedy będziesz cię uwielbiał Boga, stań w miejscu takim, w którym stał Jezus. On powiedział, diabeł zażądał i powiązał, ale ja rozwiązuję dziś. Rozwiąż wszystko to, co diabeł powiązał w twoim życiu. Rozwiąż każdą sytuację. Jesteś człowiekiem, który może to zrobić. Posiadasz taką władzę, a Duch Święty, który jest w tobie, będzie ci pokazywał, gdzie jest początek nitki. On ci to będzie pokazywał. Wystarczy, że będziesz tego chciał. Ojcze, my wiemy, że w miejsce Chrystusa jesteśmy powołani do tego, aby sprawować poselstwo. Jesteśmy ludźmi, których ty znalazłeś tu na ziemi. My odpowiedzieliśmy na to. Potężny Święty Duch. My za tobą powtarzamy, że rozwiązujemy to, co diabeł związał nad naszym życiem. My w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad każdym diabelskim węzłem i stajemy teraz przed Bogiem jako ludzie, których problemy są rozwiązane przez potężną moc Jezusa Chrystusa. Wywyższamy Cię, Parama, Saka,
Yeah.
wierz, będę cię wyniszczać. Nawet podczas sztormu, nawet podczas sztormu, nawet podczas sztormu będę wielbić cię, bo jesteś święty, dałeś życie mi. Dziękuję ci, bo wierzę w Twoje Chrystus i wierzę w Stare Jezu, bo Jezu.
Thank you.
słowa. Thank you.
Thank you.
Hello.
Taki jest rytm nieba. Nieba, jak wiecie. Rytm nieba to stuk od waszych kopyt. Wolny i niespowtany jak dziki koń. Aż siłę młode był konia w duchu. Bye.
się obdziany chwałą. W majestacie obdziany chwałą. Thank you.
Cię, cudowny Jezus, uwielbiam Cię, cudowny Jezus, wywyższam Cię. Thank you.
Szamanem narodów. Szamanem narrare, te kiedy syfe, te kiedy lejkali do siku do padre, te kiedy la morla, te kiedy la sejas. Pamiętaj, żebyś zawsze szedł. Nigdy się nie wycofuj. Pamiętaj, żebyś szedł z pieśnią na ustach. Uwielbiaj mnie wtedy. Pamiętaj, kim jesteś. Evanesea, esale, padre, remolo, stelo, spitat was. En hetelen ona marnano, no sono marno. Prego manesei loha krapra manesei la takon. Tłumacz. Raz piotrem i kiti kochny, iż adlewi otry, żydu tuky kłoen chytkat, hadat adrachne, śnatiat adrubleks, bebrebler innys jur, iż ala halia sele, asmat haliaku krajdasz, ebresi, se króle dinaje, se laje, iż maha i ala Gdy pewnego dnia pójdziesz moją drogą, ale nie trzymają się w boku, tylko patrząc zupełnie do przodu, to będzie dzień, w którym weźmiesz o wiele więcej niż wziąłeś do tej pory. Nie bój się, kiedy widzisz ludzi wokół ciebie, moje dzieci, które odnoszą porażki. Ja tobie powiedziałem, że masz patrzeć do przodu. Nie wolno ci patrzeć na twoich braci i siostry, którzy odnoszą porażki. Każdy z nich ma swoją sprawę ze mną. Ty patrz do przodu. Nie myśl, że jesteś w stanie zobaczyć wszystko od razu. Ale patrz do przodu, abyś widział obraz za obrazem. Obraz za obrazem. Obraz za obrazem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dajemy ci serca, aby czcimy ciebie dziś, czcimy ciebie dziś. Poddajemy ci serca,
nie robiłeś, to zrób to dzisiaj. Pokłońmy się jako Kościół przed Jezusem. Dzięki Niemu żyjesz. Dzięki Niemu funkcjonujesz. Kaleczynku. A my czcimy Ciebie dziś. Czcimy Ciebie dziś. Poddajemy Ci serca. A my czcimy Ciebie dziś, czcimy Ciebie dziś. Poddajemy Ci serca, a my czcimy Ciebie dziś, czcimy Ciebie dziś. Poddajemy Ci serca, a my czcimy Ciebie dziś, czcimy Ciebie dziś. Poddajemy Ci serca, czcimy Twoją obecność. Ciebie dziś, czcimy Ciebie dziś.
oddajemy Ci serca. Serca, a my
Bóg daje mi ci serca.